22 lutego w sali klubu Relax w Miejskim Ośrodku Kultury odbędzie się bal dobroczynny organizowany przez Polski Komitet Pomocy Społecznej i Zarząd Miejski w Jeleniej Górze. Ta bardzo szczytna idea, którą jest bal dobroczynny, zostaje zorganizowany w celu zebrania pieniędzy, który właśnie wspomoże konto Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, a zwłaszcza ludzi, którzy tej pomocy oczekują i której pomocy potrzebują. Jak powiedziałem, bal dobroczynny odbędzie się 22 lutego w godzinach od 20 do 4 nad ranem w sali klubu Relax Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy 1 Maja 60. Karty wstępu rozprowadza Polski Komitet Pomocy Społecznej, który mieści się przy ulicy Wolności 26. Można tam także zadzwonić. Numer telefonu 246 96. A teraz zapraszam do wysłuchania krótkiej rozmowy przedstawicielki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Dzień dobry, nazywam się Teresa Świderska. Jestem pracownikiem Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze przy ulicy Wolności 28. Polski Komitet Pomocy Społecznej to jest Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Publicznej, które uzupełnia działalność państwa w zakresie niesienia pomocy wszystkim potrzebującym, którzy zgłaszają się do naszego zarządu. Główna działalność stowarzyszenia to przede wszystkim opieka nad chorym w domu. Ta działalność jest finansowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i przez Wojewódzki Ośrodek Pomocy Społecznej. Zatrudniamy 60 pań, są to pani opiekunki domowe, które opiekują się, obecnie mamy 200 chorych, które wykonują wszystkie prace związane z utrzymaniem w czystości domu podopiecznego, dostarczeniem środków do życia, takich jak żywność, leki, środki czystościowe. No i wszystkie załatwiają sprawy administracyjne, które w tym momencie są konieczne. Ponadto, tak jakby można powiedzieć, że dodatkowo udzielamy pomocy materialnej, rzeczowej, organizujemy wczasy na działkach, finansujemy dzieciom kolonie, ale te środki uzyskujemy od państwa, od społeczeństwa. I zakres udzielanej pomocy zależy od tego, ile tych środków zbierzemy. Różnie pozyskujemy środki, sprzedając cegiełki, znaczki, organizując loterie. Zwracamy się do zakładów pracy o wsparcie finansowe czy rzeczowe. A teraz właśnie w tym roku, 22 lutego, chcieliśmy zorganizować bal dobroczynny, na który wszystkich serdecznie zapraszamy. Cena biletu dla dwóch osób 500 tysięcy złotych. Na balu będzie organizowana loteria fantowa. Każdy los będzie wygrywał. Nagrody są dobre, drogie. I cały dochód z loterii fantowej i z biletu wstępu przeznaczymy na działalność statutową, czyli na pomoc materialną i rzeczową dla wszystkich tych, którzy się zgłoszą do naszego stowarzyszenia.